Ja też ci wybaczam, ale od teraz masz być mi wierna. Jesteś najcudowniejszy pod słońcem. Musisz z nim zerwać. Spytam go, czy mogę i dam ci znać. Jak to spytasz go? Musisz go prosić o zgodę? Coś w tym stylu. Więc co znaczy dla ciebie ta ostatnia noc? Bardzo wiele. No to rzuć go. Nie wiem, czy mogę. Muszę go zapytać. Ranisz mnie. Kocham cię, ale nie wiem, czy mogę zerwać z Robin. Rozumiesz? To nic osobistego. Żal mi ciebie. Co za wstyd. To żałosne, żeby taki mężczyzna latał za nią jak wierny piesek. To smutne i żałosne. Wstyd mi za ciebie. Ja odbiorę. To może być Jacqueline. Hola, bueno. Oscar, czego chcesz? Pamiętaj, co mówił lekarz. Dzięki za pomoc. Tata kiepsko się czuje. Nie ma sprawy. Co mówił lekarz? Pewnie sporo mu zapłaciłeś. Nic a nic. Tata ma ubezpieczenie publiczne. Szczęście, że istnieje. Dawniej wydawało się na lekarza całe oszczędności. Wiesz, co jest najlepsze? Mając to ubezpieczenie, ciężarna kobieta jest spokojna o swoje dziecko, bo wie, że otrzyma najlepszą opiekę lekarską. Faktycznie. Mówię to, bo pewnego dnia pobierzemy się, będziemy mieć dzieci. Zaraz, ślub? Dzieci? Przypomniało mi się, że muszę coś załatwić. Lecę. Kocham cię. Zwiem, jak tylko wspomniałam o ślubie. Nie uciekaj, tchórzu. Nie masz serca, skoro możesz okłamać tak własne dziecko. Pragnę pozostawić jej piękne wspomnienia matki. Czy jestem przez to potworem? O czym tak myślisz, moja poduszeczko? O niczym. To czemu masz taką minkę? Jedyny raz zrobiła coś dobrego, kiedy skłamała tuż przed śmiercią. Dzięki temu Monita wierzy, że ją kochała. Ale tak nie było, niestety. O kim ty mówisz? O mamie Monity? Nie słuchaj mnie. Dobrze, że wstałeś. Zaparzę ci kawki. Ten to ma melodię. Słyszysz go? Niezła symfonia. Nieźle chrapie. Biedactwo. Musi być strasznie zmęczony. Walczył jak król i zasłużył na królewski odpoczynek. Bez przesady. Nie hałasuj. Ubierz się, zjemy na targu, żeby się nie obudził. Co powiesz na zapiekankę? Z podwójną kiełbasą, sałatą i dużą ilością sera. Kawy? Poproszę. Owoce. Świetnie się wczoraj bawiłem. Ten mariachi był taki zabawny. Najbardziej podobała mi się tajemnica miłości.
Choć raz Jeronimo na coś się przydał. Umilił nam wieczór. Za moich czasów codziennie śpiewało się serenady. Nikogo to nie obchodzi. Mam dość waszych głupich uśmieszków. Jedzcie. Ależ ty zgorzkniała. Zawołaj Mauricio. Wyszedł. ¿A dónde fue? Dokąd? No me dijo. Powiedział tylko, że niedługo wróci. Empezaran a desayunar. Qué raro que haya salido tan temprano, ¿no? Dokąd mógł pojechać o tak wczesnej porze? Mamo, nie zaczynaj. A co ja powiedziałam? Papi! Buenos días, papá. ¿Cómo amaneciste? Jak się czujesz? Dobrze. Dzień dobry, tato. Señor va a desayunar. Podać śniadanie? Nie teraz. Mogę cię prosić? Jasne. Chodź. Proszę. Co to? Test ciążowy. Zrób go, żebyśmy mogli rozwiać wszelkie wątpliwości. Dobrze, po śniadaniu. Po co czekać? Zrób od razu. A co za różnica, kiedy go zrobię? Po co odwlekać? Bo jestem głodna. Mam wielką ochotę na ciepłe naleśniki. Zachcianka? Co jest? Wystraszyłam cię? Zachcianki pojawiają się w ciąży. W porządku, zrobię ten test od razu. Lepiej mieć pewność. Słusznie. Poznajmy prawdę. Czyż to nie malownicze miejsce? Nie. I nie chcę tu długo siedzieć. Pójdziesz, zerwiesz z nim i wracamy do domu. Dobrze. Zaraz wracam. Nie zgadniesz, co mi się wczoraj przytrafiło. Co takiego? Mów. Przespałam się z furią. Było romantycznie, namiętnie, po prostu niesamowicie. Chyba wczoraj była pełnia, bo ja też spędziłam cudowną noc. I to z moim rolu. Serio? Rolo trochę się upił i zasnął w trakcie, ale i tak było wspaniale. Bardzo się cieszę. Ja też. Gratuluję. Zasłużyłaś na to. Może i nie, bo ciągle trafiają ci się takie noce. Bez przesady. Ważne, że obie dobrze się bawiłyśmy. Po co myśmy tu przyszli? Żeby... No właśnie, po co? Masz porozmawiać z Beto. No tak, racja. Przypilnuj mojego mężulka. Pogadam z nim i wracam. Albo nie. Nie mogę cię z nim zostawić. Może i kochasz furię, ale uwielbiasz odbijać facetów przyjaciółką. Nie będę kusić losu. Proszę pani, mogłaby go pani przypilnować? Jest bardzo grzeczny i małomówny. Zaraz wracam. Robi, despiértate. Obudź się. Robi, dormilón. Śpiochu, na łyżeczkę. Puść mnie. Puszczaj. Co on tu robi? Nie wiem. Ximena poszła do Beta. Po co? Nie wiem. Muszę ci coś powiedzieć. Wróciłaś do Beta po tym, jak rozstałaś się z Mauriciem? Nie, bo co? Chciałbym, żeby ten typ odczepił się od mojej żony.
O czym on gada? Jimena. Jimena i Beto mają romans. Chyba cię odbiło. Puść mnie. Mój mąż jest tutaj. I co? Powiedz, że nie jesteś w ciąży.